Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 9, w wersetach od 43 do 50? Zdumieli się wszyscy nad wielkością Boga, a gdy się wszyscy temu wszystkiemu dziwili, co czynił, Jezus powiedział do swoich uczniów: nakłoncie swoich uszu na te słowa, bo Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Jednak oni tego nie zrozumieli. Było to zakryte przed nimi, tak, że nie mogli pojąć, a bali się go spytać o to słowo. Przyszło im na myśl, kto z nich mógłby być największy. Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko i postawił je przy sobie. Powiedział im: kto przyjąłby to dziecko w moim imieniu, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bo kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten będzie wielki. Jan odpowiedział: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wygania demony. Zabroniliśmy mu, dlatego, że z nami za Tobą nie chodzi. Powiedział do niego Jezus: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko Wam, jest za Wami. Po raz drugi Pan Jezus mówi uczniom o swojej śmierci. Werset 22 i 44. Oni jednak nadal tego nie rozumieją, chociaż Pan nie mówi do nich w mowie proroczej czy obrazowej, ale wyraża się w prosty sposób. Ich serca przepełnione są myślami o ustanowieniu przyszłego królestwa, tak, że żadna inna myśl nie może do nich dotrzeć. Wypowiadane przez nich słowa zdradzają słabe zrozumienie pism. Prawdziwy powód trudności z pojmowaniem duchowych prawd tkwi w naszych sercach. Dowodzą tego dalsze przemyślenia uczniów. Małe dziecko nie zajmuje w świecie żadnego szczególnego stanowiska. Ono zadowala się tym, co ma. Podobne stanowisko zajął Pan Jezus, chociaż bardzo bolał nad tym, że został odrzucony przez swój naród. Kto zdecyduje się stanąć po stronie tego odrzuconego, staje się mały w oczach świata, ale wielki w oczach Bożych. Słowa Jana: i zabranialiśmy mu, świadczą o tym, że troszczył się bardziej o swoją godność niż o godność Pana. Odpowiedź Pana brzmiała: nie zabraniajcie. Nienawiść ludzi do Pana osiągnęła takie rozmiary, że nie ma ludzi neutralnych w stosunku do Niego. Kto czyni coś w Jego imieniu, staje automatycznie po stronie odrzuconego.